Dzień dobry. Witajcie, witamy was w ten jesienny, no nie, właściwie to dla was to już nie jest poranek. U nas jest gdzieś w okolicy południa, październik się rozpoczął deszczowo. W październiku to jest poranek. Tak, w zasadzie tak, tu się z ja tobą zgodzę. Ja bym dopiero wstał niestety. No i zaczynamy jak najszybciej, dlatego że w tym tygodniu oczywiście się wysypało wszystkiego, lecą smartfony jak liście z drzew po prostu na jesieni. No naprawdę, zasuwają jak dzicy. Może by to tak od tego, no, co najwcześniej byśmy zaczęli. Huawei zapowiedział P-Smarta 2021, czyli kontynuacja popularnej linii. Tak, i on go nawet zapowiedział na Europę, w związku z tym będzie go można u nas kupić. Dokładnie, znaczy się wiesz, u nas to jeszcze nie było powiedziane. Na razie gdzieś tam w Grecji, Austrii się pokazał, znamy cenę w tamtych krajach. No, u nas coś tam się szykuje, w związku z tym u nas pewnie też będzie. No tak, no 230 euro, czyli tam trochę ponad tysiaka, więc podejrzewam, że zrobią u nas 3,9 jako cenę. O, mój kot coś chce. Nie wiem, jak jest z certyfikacją na niego, powiem szczerze, ale nie spodziewałbym się usług Google mimo nie, wszystko. Nie spodziewamy się, bo wiesz co, tak jak popatrzyłem, poprzedni P-Smart to był w zasadzie tylko liftingiem jeszcze poprzedniego modelu, czyli mówimy o P-Smarcie 2020, a teraz mamy zupełnie inny telefon. Nową konstrukcję. Chociaż, kurczę, jakby tak przelecieć gamę Huawei, a tego, co już tam oferują, to pewnie byśmy go gdzieś znaleźli pod inną nazwą może. Ma bardzo śmieszną nazwę kodową, bo ma nazwę kodową Pepa. Wiecie, że producenci smartfonów pod różnymi nazwami kodowymi smartfony wypuszczają do użytku wewnętrznego, żeby jak wycieknie na zewnątrz, to żeby nie było wiadomo, o co chodzi. Tak. Zgadza się. Później oczywiście ślady tych nazw kodowych zostają, a tutaj jest Pepa. Pepa została cała. Także Huawei P-Smart 2021 to Pepa. No spoko, ale OnePlusa z kebabem i tak nie pobili. Najbardziej polski smartfon. Szybciutko, Kirin 710, bateryjka 5000 mAh, także krzepko. Flash 128 giga, 4 giga RAMu, możliwość rozszerzenia kartami pamięci. Aparat główny 48 plus 8 plus 2 plus 2. Z przodu też jest 8, także nie jest genialnie, ale jest. Tak? Znowu te dwójki. Słuchajcie, ten rok to mnie po prostu, ten rok w ogóle jest fatalny, ale to poza tym, że to jest rok fatalny, to jeszcze się okaże, że to jest rok, kurczę, dwumegowych aparatów na tyle każdego smartfona. Szanowni. Tak, to prawda. A to jeszcze gdybyśmy znali producentów za każdym razem tych dwóch, to okazałoby się, że któraś chińska firma straszne pieniądze robi po prostu. Tak. No, nie powiedziałem o wyświetlaczu. IPS-owy 667, Full HD rozdzielczość, także też jest nieźle. Fajny smartfon, cena nawet dorzeczna, tylko kurczę, brak Google'a dla tych, którzy potrzebują Google. No i z przodu oryginalnie, bo otworek po środku. Zwykle Huawei robi gdzieś w narożniku, a tutaj zrobił tak, pojechali tak Samsungiem trochę i zrobili na środku. No ale przynajmniej będzie inaczej. A jeszcze jeden zrobił składowanie 22,5 W. No, także jest i trzy kolorki do wyboru, całkiem ładny taki pudrowy róż jest, całkiem ładna zieleń i całkiem nieładna czerń. To znaczy, powiem szczerze, że mnie irytują te wielkie cztery aparaty z tyłu, z których dwa są w zasadzie dla ozdoby. Potrzebne, no, ale mogą się pochwalić, że mają cztery? Mogą. No i o to chodzi. Kawał miejsca w smartfonie. Widzisz, taki iPhone się nie pochwali, że ma cztery aparaty, bo w swoich nowych klasycznych telefonach umieścili po jednym aparacie. I zapowiedzieli takie dwa telefony App i App Smart. Ten Smart, jak sama nazwa wskazuje, słuchajcie, jest systemem, tylko no, niestety nie z Androidem, nie spodziewajmy się Androida w klasyku, jest iOS. Ale ten iOS pozwala. Ja tak z przekąsem trochę mówię, bo miałem okazję używać telefonu z iOS, nie konkretnie tego, ale innego. I korzystanie na przykład z Google Maps na czymś takim to jest, sorry, no wiesz co, Adaś, ale, bo Adam mówi o tych telefonach, ja wczoraj je chciałem dodać do katalogu oba i okazało się, że nie jestem w stanie. Dlatego, że na jednej stronie producenta są trzy różne specyfikacje. Jedna jest w opisie, która ma zupełnie swoje dane, druga jest w skróconej specyfikacji na dole, która ma zupełnie inne dane, a do tego jest jeszcze wielki link do trzeciej specyfikacji, która dotyczy kompletnie innego smartfona, telefonu.
To może mamy cztery, bo w prasówce jeszcze chyba mogła być inna. Może. Ja wczoraj prosiłem grzecznie, żeby coś z tym zrobili, bo inaczej ja nie jestem w stanie tych telefonów dodać do katalogu, bo ja nie wiem, czy tam jest 2 i 2, czy jest 3 i 2, czy jeszcze jakoś inaczej, czy jest jeden procesor, czy nie ma w ogóle żadnego, czy jakiś musi działa z duchem w maszynie na przykład. W każdym razie prosiłem grzecznie, nie dostałem do dzisiaj odpowiedzi, w związku z tym telefonów w katalogu nie ma i mają średnią szansę na pojawienie się, obawiam się. Dobra, no tam się chyba coś złego dzieje, bardzo złego, ale to nie o tym my mówimy. Wiecie co, no powiemy o tym, co tak naprawdę, czego możemy być w sumie pewni, bo mam to na grafice, więc myślę, że na grafice, jak już za nią zapłacili, to chyba są prawdziwe dane i podają, że ekran ma 3,2 cala. To samo się powtarza w prasówce, więc mam nadzieję, że to się nie zmieni. Wspominałem też o baterii o pojemności 1200 mAh. W takim urządzeniu to aż świat. A w innej specyfikacji jest 1900, w związku z tym prostu klient robiony w balona na każdym kroku. Nie, to nie jest robienie w balona, tylko bałagan po prostu. Zwykły. Adam, przez ile lat można mieć bałagan w specyfikacjach, w informowaniu ludzi, którzy kupują moje telefony? Ile lat można mieć taki bajzel? Jak widzisz, można. Sorry. No i cóż, no metalowa obudowa. W pewnym momencie się czeka i po prostu cierpliwość kończy, bo kurczę, polska marka. Ale jak można? Polski bałagan, no. Adaś, ale gdyby oni wypuszczali jeden telefon w miesiącu, to ja rozumiem, ktoś nie przeoczył, ktoś zrobił błąd. Ale to jest kurczę jeden telefon na pół roku czy na rok, no. No ludzie, jak można? W każdym razie, słuchajcie, no ja bym się już nie pastwił nad producentem, bo to ja nie lubię kopać. Ja się nie chciałem pastwić, ty go wyciągnęłeś, ja w ogóle nie chciałem o nich mówić w tym tygodniu. Aha, no sorry, no to przykro mi bardzo. No ja powiedziałem, są dwa proste, klasyczne telefony. Wielko ciśnienie podnoszą za każdym razem, jak widzę ich telefony i mam dodawać do katalogu. I informować ludzi, nie wiedząc, czy w zasadzie wprowadzam ich w błąd, czy podaję rzetelne informacje. Dobra, no słuchajcie... To ja powiem tak, są dwa nowe telefony, jeden tańszy, drugi droższy. Ten droższy podobno ma 5-megowy aparat, ale ja bym sprawdził, czy to nie jest interpolowane przypadkiem z dwóch na przykład. Jak to znajdziecie na półkach i szukacie telefonu do dzwonienia, to przeczytajcie, chociaż nie, kurde, bo na pudełku też się mogli pomylić. No właśnie. Tak, bo to się już zdarzało. To macie wybór telefon z systemem KOS albo bez niego, dwie różne ceny, a co wyciągniecie z pudełka? No to, kurczę, życie jest jak pudełko czekoladek, jak mawiał Forrest Gump, nigdy nie wiesz, na co trafisz. Na pewno wyjmiesz jakiś telefon z klawiszkami i ekranem kolorowym. Jedną rzecz można powiedzieć na pewno, jeżeli jesteście nim zainteresowani, jeżeli on ma rzeczywiście wyświetlacz 3,2 cala, to jest jeden z największych wyświetlaczy, jeżeli chodzi o wymiary, tak, w tego typu telefonie. W klasycznym telefonie, w małej słuchaweczce, która się chowa. Największe do tej pory to było około 2,8. 3,2 właściwie było niedostępne. Także jeżeli potrzebujecie akurat takiego telefonu, a tam rzeczywiście jest taki ten wyświetlacz, to możecie zwrócić na niego uwagę. Co prawda rozdzielczość też nie jest porażająca, ale... No i pytanie, czy jest taka, jak podali. No bo to też nie wiadomo, nie? Dobra, kolejny telefon, tym razem już rzetelnie zrobiony, to jest Vivo X50e. Tym razem smartfon, który jest w zasadzie odgrzewany i jest troszeczkę powtórzeniem stosunkowo oryginalnego designu Vivo, bo on ma z tyłu te aparaty umieszczone w tym kwadracie kopniętym takim, tak? Taki, no diamencik, ja bym to nazwał, no, chociaż to też do diamentu. No dobra, w każdym razie wygląda to ciekawie. Zapowiada się na około 1850 zł, jak Adam wyliczył cenę, a za te 1850 zł to jest Snapdragon 765G, AMOLED 6,44, Full HD wyświetlacz, 60-hercowy tutaj bez cudów, jeżeli chodzi o odświeżanie. Pamięć 128, flesza 8 giga RAM-u. Bateryjkę zapomniałem, 4350, czyli myślałem, zdawało mi się, miałem w pamięci, że 5 po prostu. I szybkie ładowanie, aparaty, 33 waty. Jeszcze. Aparaty fotograficzne 48 plus 13 plus 8 plus 2 z tyłu. I tu już jest fajnie, dlatego że jest i teleobiektyw, i szeroki. Z przodu jest 32. Także fajna rzecz. Tak, powiedziałeś, że ekran AMOLEDowy. Bo... Tak, mówiłem, że AMOLED. Tak, dobra. To jak już jesteśmy przy Vivo, to wrócę jeszcze na sekundkę dosłownie do Vivo V20. Myśmy o nim wam mówili tydzień albo dwa temu w samochodzie, jak byliśmy ostatnio.
On był zaprezentowany razem z modelem Pro, przy czym tak naprawdę ta premiera się skupiła na modelu Pro i Pro wtedy był już normalnie, wjechał na stronę, był ogłoszony, podali wszystkie dane, a V20 była taka zajawiona tylko, że będzie jeszcze V20 bazowy. No więc w tym tygodniu już wjechał na stronę, także mamy pełne dane, dane wam podlinkowałem w opisie filmu, telefonik też całkiem sympatyczny, trochę egzotyki. No sobie sprawdźcie, że jesteście nim bliżej zainteresowani. Wychodzi na nasze 1315 zł. Z irysami, nie, jeden jest z irysem, a drugi jest z lilią na tym, na wyświetlaczu. A trzeci nie widzę. Tam jest Stegon 720, 4000 mAh, też AMOLED 644, czyli do, bardzo podobnie, też 128 i 8 pamięci. Tutaj jest tym razem aparat 64 megapiksele, plus 8 plus 2 z przodu jest 144. Tak, i charakterystyczna oprawka aparatu. No ja tak powiedziałem, że taka trochę egzotyka, ale wiecie co? Vivo wchodzi wreszcie, wchodzi na polski rynek. Już wiemy nawet mniej więcej, kiedy to będzie, bo doniósł o tym, pośrednio trochę doniósł o tym nasz konkurencyjny serwis. Serdecznie ich pozdrawiamy. Oni zrobili wywiad z szefem Vivo. No i tenże szef zapowiedział, że Vivo wejdzie do Polski w październiku. Ja swoimi kanałami spróbowałem potwierdzić tą informację. No i udało mi się uzyskać potwierdzenie, że mniej więcej jakoś tak w połowie października. Kiedy dokładnie? Jeszcze nie wiem, jak będę mógł wam powiedzieć, bo będę pewny, to wam powiem. W każdym razie wreszcie Vivo jest w Polsce, ono tak wchodziło. Myślę, że no epidemia im pokrzyżowała plany, bo podejrzewam, że planowali fajne wejście z przytupem z początkiem roku. No a wszystko się przez epidemię rozpieprzyło i no, diabli wiedzą, to jak jeszcze się rozwija. No, to nadal będzie trudny debiut. Oppo w tej chwili już, do Oppo dzisiaj jeszcze wrócimy, ale Oppo w tej chwili już staje się marką w miarę rozpoznawalną w Polsce. Tak, bardzo. Natomiast bardzo. Vivo będzie startowało właściwie od zera i poza tymi, którzy interesują się chińskimi markami, tymi wyższej jakości nieco, bo chińskich marek jest od groma, a tych takich, gdzie pojawiają się rzeczywiście urządzenia bliżej premium, jest znacznie mniej. Ci, którzy się interesują, to znają Vivo, wiedzą doskonale, że to są dobre smartfony. Tak, dokładnie. No Vivo tutaj z tego, co w wywiadzie było powiedziane, skupi się na raczej średniej półce, przynajmniej na początku. No i chcą oferować smartfony z dobrymi akumulatorami, dobrymi aparatami i taką ogólną, dobrą praktycznością i dobrym stosunkiem możliwości do ceny. Jak będzie, no to się przekonamy, ale fajnie, że będziemy mieli większy wybór, a Vivo jest no, takim graczem bardzo, moim zdaniem, sensownym. Już miałem z telefonem tej marki do czynienia, także no, czekam niecierpliwie. Będą konkurowali w Polsce w tej chwili z Oppo i z Xiaomi przede wszystkim. No i z Realme jeszcze. Jeżeli chodzi o... Ale Realme to... Będzie, kurczę, no to będzie rzeźnia, obawiam się. No, ale życzę Vivo jak najlepiej. To znaczy, ja jestem zwolennikiem takiego przekonania, że pula pieniędzy na rynku pozostaje taka sama. Jeżeli wchodzą nowi gracze, to tym pieniędzy no, się będzie trzeba. Jednym przybędzie, innym ubędzie, no. A przede wszystkim będzie trzeba zadbać o to, żeby ludzie w ogóle ich zobaczyli, bo... No ale Realme też jakoś poszło. Oppo poszło znakomicie, bo bardzo szybko zdobyli rozpoznawalność. Realme też w pewnych segmentach sobie radzi. Oppo wcale nie zdobyło szybko rozpoznawalności. Jeszcze nadal mam komentarze użytkowników, którzy piszą, że kupili sobie Oppo, jak powiedzieli nazwę firmy swojego smartfona, to się znajomi śmiali, bo jej nie znali, a tak śmiesznie brzmi. No się śmieją, no to będą się śmiać jeszcze trochę, a potem przestaną, bo przywykną. Nie, spoko. Problem jest tak jak ze wszystkimi markami, wyłącznie z ceną. W Polsce największa konkurencja to jest konkurencja cenowa. Kto da więcej za stosunkowo niedużo, za to graniczne, nie wiem, 1600 zł, ten pewnie wygrywa. Albo do 2000, bo to w zależności od tego, która półka cenowa, tak? Zobaczymy, co to z tego będzie. No, ale właśnie, będzie ciekawie. No i co, przechodzimy do pierwszego wysypu w tym tygodniu, do wysypu w Xiaomi. O, jest. Xiaomi się wysypało z trzema wersjami Mi 10T. I to jest Mi 10T Lite, Mi 10T bez niczego i Mi 10T Pro.
No zaczynamy i zegarek od tego na dokładkę jeszcze poszedł. Słucham? I jeszcze zegarek na dokładkę. A, zegarek, to co mi tam zegarek, ja tu gdzieś mam zegarek. Dziś, o, tam z kukułką mam. No i fajnie. Zacznijmy może od tego najlżejszego, od Lighta. Jest tam Snapdragon 700, dziurka w ekranie, tak? Dziurka w ekranie, a z tyłu z kolei moduł aparatowy w kółku. Co prawda to kółko jest takie leciutkie, a aparaty są w takim kółko moduł... Kółko już doskonale znamy takie, spokojnie. W każdym razie design jest znany, to prawda. Jak widzieliście Poco X3, to widzieliście tego Lighta, ja bym to tak uprościł. Proponują w każdym razie coś, co jest charakterystyczne, a to już jest dosyć duży plus, bo to zapewnia rozpoznawalność jakąś na rynku. IPS-owy wyświetlacz 6,67, 4,820 bateria, czyli prawie 4,900, czyli prawie 5000, tak. Wyświetlacz Full HD oczywiście z Corning Gorilla Glass 5, 64 albo 128 w zależności od pamięci, w zależności od wersji pamięci flash i 6 giga pamięci RAM. Ale jeszcze jeżeli chodzi o aparaty, tak? Ekran jeszcze ma odświeżanie wysokie do kompletu. A, nie powiedziałem o odświeżaniu wysokim. Ta jest 120. Ja nie mówię o tym wysokim odświeżaniu, bo ono mnie za każdym razem bawi. Nic nie poradzę. No to jest dobrze, ale... kolejny parametr, który producenci dali, bo tam można powiększać cyferki. A powiększanie cyferek działa na wyobraźni klienta. No i mają większego, no, większe odświeżanie mają. No. Słuchajcie, przy tak dużym wyświetlaczu to naprawdę nie robi, ale co ja tam wiem? No właśnie. Co ja tam wiem? Ludzie się jarają i producent im to daje i się kręci i jest fajnie. Aparaty. 64 z tyłu plus 8 plus 2 plus 2. Z przodu 16 megapikseli. Tak jest. I to w zasadzie tyle. No nie, jeszcze wiesz co, ja... Ładowanie 33 W, tak? Tak, i stereo, dwa głośniki stereo. Stereo. I czytnik na boku, bo nie mógł być w ekranie, no bo nie. No i bardzo dobrze, że na boku, bo to jest dobre praktyczne rozwiązanie, które działa. No tak, ale się słabo, nie można się nim pochwalić. No co powiedzą ludziom, że mamy wygodny czytnik linii papilarny. No. Takie nudne, nie? Nie musicie celować w ekran i układać na 5 sposobów, tylko wystarczy, że raz przytkniecie palec. I kurde, i działa od razu, a nie tak jak te ekranowe. Pac, w końcu bierzesz rozpoznawanie twarzy, bo już masz nerwę, nie? Adam podał ceny w przeliczeniu, bez oczywiście podatków, bez niczego. I za wersję 6,64 giga to jest 1267 zł. Chyba w promocji podajesz. Wiesz co, oni podali w promocji i nie w promocji, bo jest tak, 280 euro w normalnej sprzedaży, przedsprzedaży 249, czyli to jest odpowiednio 1267 i 1130 zł. A wersja 6128 z kolei 1500 około, bo tam 1450. Słuchajcie, może wtrącę tu się tak na bezczela, polskie ceny poznamy 15 października, koło myślę 19, bo wtedy to będzie polska premiera tejże serii. No oczywiście niestety online'owa, więc telefonów nie pomacamy i nie będziemy Wam ich mogli pokazać na żywo, bo Xiaomi ostatnio mam wrażenie, że się na nas trochę obraziło, no ale trudno. W każdym razie... A to pech. Wiesz co, trudno, ich sprawa. W każdym razie 15 o 18 się zaczyna transmisja, sobie możecie tam na oficjalnych social mediach Xiaomi ją obejrzeć, jak musicie, jak chcecie. No i w zasadzie tyle. No. Także a my się zamkniemy w sobie i wyrzucimy klucz przez okno. Tak. No jeszcze mogę Wam powiedzieć, że będzie prawdopodobnie u wszystkich czterech naszych kochanych operatorów dostępne, bo takie fajne slajdy rzucili na tej światowej premierze, gdzie tam widać było polskie sieci, ja nie będę mówił jakie, ale... Jeszcze zobaczymy. Macie już je podlinkowane, sobie popatrzcie na obrazki, ja nie będę... Wiesz, się nie rozgaduj, będzie polska premiera, to pogadamy, a teraz idziemy dalej, bo nie zdążymy ze wszystkim. Nie mam do tej polskiej gadać, bo jak nie mam telefonu do pokazania, to się nie chcę. Mi 10T, wersja podstawowa, ta zaraz przed Pro, już droższa, ale lepsza dzięki temu. Tym razem nie po środku dziurka, tylko z lewego górnego rogu. Tym razem nie Snapdragon 765, tylko 865, także jest lepiej. Grubo.
IPS-owy wyświetlacz 667 Full HD plus Corning Gorilla Glass 5, podobnie jak w wersji Lite. No i tutaj mamy 5G, tak? Jest fajnie dla tych, którzy, których w jakiś sposób... I się dziwi, że nam nie dają telefonu, jak znowu nie powiedziałeś o killer feature'ze tego wyświetlacza. 144 Hz odświetlanie, tak? No. Jadzio. Widzisz? Jadzio. Tak się narobili. Wiesz co, ja w tej chwili testuję inny telefon z odświeżaniem 144 i powiem szczerze, kompletnie mi to nie robi. Mnie ten telefon, który testuję, się dowiecie za jakiś czas, jaki jara mnóstwem innych rzeczy, ale to odświeżanie, kurde, może no ja wiesz, się pary, niedowidzę, ale serio, choroba między 90, ja widzę różnicę powiedzmy między 60 a 120. Między 60 a 144 widzę różnicę. Ale czy to ma 144, czy 120? Sorry. No ja niedowidzę, mówcie co chcecie. No powiedzcie, że jestem ślepy, trudno, może jestem, nie wiem. Ale... Bo to jest odświeżanie adaptatywne. Ono działa od jakichś, nie wiem, pewnie 20 Hz przy statycznych obrazkach. To jest jakaś technologia interpolacji klatek, więc jakkolwiek to działa, w każdym razie pewnie co druga albo co trzecia klatka jest dośpiewywana, dorabiana przez elektronikę. Nie wiem jak... Kochani moi kupujący smartfony, robią wam wodę z mózgu. Co prawda to odświeżanie tak działa. Możliwe nawet, że ktoś ma na tyle czujny wzrok, że będzie w stanie dostrzec w graniu. Ja znam takiego jednego modela, który to widzi tutaj z naszej branży. Bardzo go serdecznie pozdrawiam. Natomiast, no kurczę, no mnie to nie robi kompletnie. Nie robi coś innego. Na przykład akumulator 5000 mAh z ładowaniem 33 W. No tak. Już mnie jara. To jest rzecz dotykalna, którą się odczuwa na co dzień. No tak, tylko wiesz, tutaj ciężko się pochwalić, tak? 5000 w zasadzie w bardzo wielu smartfonach mamy, 33 W również w wielu smartfonach mamy, tym się nie pochwalą, no ale 144 Hz, o, to już jest ładne. No dobra. No mówię, magia cyferek. Sorry, nie działa na mnie zupełnie. I życzę wszystkim kupującym, żeby na nich też nie bardzo działała. Dokładnie. Chyba, że lubicie, to wtedy... Ciekawą stylówę ma ten telefon, bo jak popatrzycie na tył, a później klikniecie z powrotem do Vivo, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy, to zauważycie coś ciekawego i coś znajomego. Taki jeden duży obiektyw w oprawce i pozostałe mniejsze odpowiednio też w tej samej prostokątnej oprawce. Tam siedzą ci marketingowcy biedni i badają, co by jeszcze zrobić, żeby ten... Słuchajcie, dajmy większy aparat, no ale nie można już większego, no koszta 64 megapiksele, nie da rady. No to dajmy, ale dajmy większy. No to się robi większy po prostu wizualnie. Nie, no to akurat fajne, bo jest większy obiektyw. No większy obiektyw jest lepszy no, niż malutki wielkości łebka od szpilki. No. Wiesz co, sorry, ale to jest optyczne powiększenie przede wszystkim... szkiełka tego obiektywu i obrysu. Jak wrzucisz to sobie w dowolny edytor graficzny i zaznaczysz kółkiem ten główny obiektyw, a później... No może masz rację. Zasłonić ja bym zobaczyć na żywo. ...małych obiektywów, to się okaże, że one są takie same. No może i pewnie masz rację. No mówię, chciałbym to zobaczyć na żywo, bo tak na sucho to sobie możemy gadać. No ale słuchaj, weź sobie, mam dobre rendery, jeżeli chcesz. No złap dobrze, sobie obiektyw tego, przesuń sobie na któryś mniejszy, zobaczysz, że jest identyczny. No może to jest złudzenie optyczne, w każdym razie wyszło im to. No jest złudzenie optyczne, dlatego mówię, to jest ciężka praca marketingowców, którzy siedzą na tych biednych designerach i tak tam ich tym kikiem po głowie biją. Wymyślcie coś, żeby było więcej. Wincy, większe wincy. No. I robią. Jak przejdziemy do modelu Mi 10T Pro, to już faktycznie ten obiektyw może być większy, bo tam z kolei wsadzili tą wielką matrycę 108 megapikseli o rozmiarze 1 na 1,33 cala. Czyli to jest ta duża, ten duży przetwornik, więc tu faktycznie może być tak, że on tą ramkę no, już jednak szczelniej wypełni. Ma oczywiście optyczną stabilizację, bardzo dobrą przystępność. Dobra, czekaj, nie wybiegaj. Powiedzmy o cenach Mi 10T. Masz tam te ceny, czy ja mam powiedzieć? Mam ceny, już mówię. Słuchajcie, Mi 10T, pamięć 628, 500 euro, czyli to jest 2265 na nasze, licząc wprost. 8 plus 128 to jest 550 euro, czyli 2490. No, wróćmy teraz, teraz możemy przechodzić do wersji Pro. No dobra, no ja tak trochę nieskładnie, ale myślę, że łapiecie o co chodzi, a jak nie łapiecie, to macie wszystko podlinkowane na dole.
Przysłona 1,69, bardzo fajna w tym aparacie jest. No i to w zasadzie ten aparat jest taki główny temat, który jakby odróżnia Mi 10T Pro od tego bazowego Mi 10, bo tak naprawdę w zasadzie chyba reszta, no nie, jeszcze pamięci są inne. Znaczy jest 128, 256 flesza, tak. Zdaje się, tak? No tak, ale... Bo RAM jest chyba taki sam. Tak, ale wiesz co, próbuję się doczytać, jakiego typu są te pamięci w tym bazowym. UFS 3.1 mamy... Chyba takie same są. Tak, UFS 3.1 mamy w obu. Nie widzę RAMu w tym podstawowym, kurczę. Nie, to znaczy, też DDR5. LPDDR5 powinna. Nie, tylko pojemności pamięci się różnią. No i ten główny aparat. No i to w zasadzie tyle, co różni się. Ja bym, kurde, już się nasadzał na tego Mi 10T Pro, jakbym już miał to kupić. Jeszcze tak wspomnę, ale to więcej piszemy o tym, że fajne są efekty. Ja oglądałem, dla tych, którzy nie widzieli transmisji z premiery, oni to pokazywali i przynajmniej na tych slajdach, wiadomo, że na slajdach producenta wszystko wygląda zawsze zarąbiście, ale jest opcja na przykład podmianki nieba. W odpowiednich ujęciach, jak macie zdjęcie nieba, możecie sobie wsadzić na przykład gwiaździste niebo zamiast paskudnego, pochmurnego nieba. Takie, co jest za mną. Tak, pokazywałem. Mam wzorze polarną. Tak, dokładnie. Coś mam wzorze polarną na szafie dębowej. Tak, tylko że no, w Xiaomi to przynajmniej na slajdzie wyglądało lepiej, bo na przykład jak wsadzili fajerwerki na to niebo, to na budynkach, które były na tym zdjęciu i których jakby oprogramowanie raczej nie zmieniało, pojawiały się odblaski po tych fajerwerkach. Ciekawe, okay, jak to no, wiesz, wyglądać. Na zdjęciu pracujesz na statycznym obrazie, ta moja zorza z tyłu pracuje na dynamicznym, dlatego mi o rękę zmieniam. Nie, no okej, okay, dobra, ale mówię, że tam na tych slajdach to wyglądało mega. Do tego są trzy fajne filtry, można sobie zrobić takie oldschoolowe zdjęcie, gdzie tylko wybrane będzie zdjęcie czarno-białe, a wybrane detale będą złote. Śliczne, to mi się bardzo podoba. Tam jeszcze są dwa inne tryby, takie artystyczne, ale... No anyway. Powinni oferować, patrz tylko, kurczę, potrzebne są prawa do wizerunku, na przykład zdjęcie z prezydentem. No tak, no albo, ale tutaj już. Albo z jakimś innym. Któraś. Nie, z Dalai Lamą, zdjęcie z Dalai Lamą. Mogłeś to zrobić, zdaje się, któreś Motorola, chyba nawet te ostatnie też umożliwiają zrobienie sobie portretu, wycięcie samego siebie i nałożenie go na inne zdjęcie. Pobiera zdjęcie z internetu, nakładasz się na zdjęcie jakiejś z agencji prasowej i masz. Można? Można. No jeszcze, o, jeszcze głośniki. Straszna sprawa, bo tutaj wchodzimy w temat deepfake'ów, a to nie jest no, najlepszy temat. Zmieńmy ten temat, wróćmy do Xiaomi. Jeszcze smartfony te Mi 10, te Mi 10 te Pro główne mają głośniki stereo i układ Hi-Res Audio i chłodzenie Liquid Cool i liniowy silnik wibracyjny. No i znowu mają boczny czytnik linii papilarnych i bardzo dobrze, bo jest lepszy niż ekran. A diesel? Diesel ten silnik? Silnik wibracyjny? Ropę do niego trzeba wlać, żeby te wibracje działały? Nie wiem, ale podobno wibruje świetnie. Ja myślę, że pierwszy producent, który pójdzie w diesla przy wibracjach, po prostu zaorze rynek. Za głośne by to było. Ale to by dzwonka by nie musieli, wiesz, instalować. Nie? Prawda? A po to by były te wibracje. Jakby się zaczęły, to by telefon tak podskakiwał. Nie wiem, wiesz, dla mnie smartfon z budzikiem powinien mieć właśnie dzwonek taki mechaniczny, a wręcz chyba czasem niektóre dni to tak, jak dzisiaj to dzwon Zygmunta chyba. No, dla niektórych przydałoby się, żeby z tego telefonu wychodziła taka łapa z młotem i waliła w coczulsze miejsca. No. Albo prądem, żeby raził, ale to by musiał być gdzieś w kieszeni piżamy. Nie? To niebezpieczna sprawa. Młotek może być, wiesz, gumowy albo taki z tego, a prądem to niedobrze. Nie. To wracajmy do tego, co bezpieczniejsze do cen. Ten Mi 10T Pro kosztuje 8128 giga, to jest cena 600 euro, a 8256 to jest 650 euro, czyli dla mnie wybór jest jasny, 5 dych warto dopłacić za większą pamięć. I przeliczając na żywca, na złotówki, to mamy 2720 i 2950. Tak jak powiedziałem, polskie ceny poznamy 15. Ale już teraz widać, że jak będziecie na rynku, będziecie kupowali marchewkę, pietruszkę i tam, nie wiem, bataty, to można przy okazji też go kupić. Co za... Dobra, nie wiem, trzy słowa o zegarku. Mi Watch, no wiadomo, typowe funkcje smartwatcha, ekran AMOLEDowy 1,39 cala, jakiś dedykowany przycisk sportowy z boku. Dzwonić można? Nie, z tego co widzę to nie, ale ma GPS-a.
mierzy tętno i natlenienie krwi, mierzy ciśnienie powietrza, jest lekki i wytrzymały, dobra. I bateria podobno na 16 dni, dobra, zobaczymy. Nie, no może wystarczyć, jeżeli to jest, wiesz... Robi to tak, cena dobra 450 zł, no ale... Huawei potrafi, to i oni mogą potrafić. No tak, no ale kurczę, nie da się nim zapłacić niestety, szkoda. Ale cena dobra, 4,5 stówy, to jest całkiem fajna cena za taki. Pogadać osobno nie można, a tak, żeby się przełączyć i przez niego gadać ze smartfonem w kieszeni się da, czy nie wiesz? Tak, wiesz co, nie doczytałem, szczerze mówiąc, bo... Bo ja o nim z kolei w ogóle nie czytałem, bo mnie zegarki tak średnio. Natomiast ten przycisk sportowy, o którym mówisz, to też może działać analogicznie jak w Huawei, po prostu przycisk sportowy odpala tryby sportowe, tak? Tak, no pewnie tak. Można tam pewnie do niego przypisać inne rzeczy w związku z tym. Zdaje się, że ten mój też ma właśnie taki przycisk, że tam jakieś tryby sportowe odpala. No, bieg fitness, spalanie tłuszczu, spacer. No. Tak, my z Adamem najlepiej o tym wiemy, ponieważ my tylko fitness, tylko spacer i spalanie tłuszczu uskuteczniamy każdego dnia w swoich fotelach. Nic innego nie robimy. Ten mój podobno rozpoznaje aktywność pod tytułem jazda windą, ale nie udało mi się tego znaleźć. Widocznie mamy za niskie bloki tutaj w naszym mieście. Wiesz co, jeżeli ma akcelerometr, to jak najbardziej powinien. No na pewno, dobra, ale... Jest, bo po co, ale... Mój nie rozpoznał jazdy windą, ale mówię, jechałem tylko na 10 piętro, więc może za słabo, może on rozpoznaje powyżej 15 na przykład. Tam, bo oni tam duże, wysokie wieżowce mają, to możliwe. Dobra. Pixele. Bardzo niechętnie wspomnę o smartfonach Pixel, które są, moim zdaniem, sorry, no nudne. Są tak zwyczajne do bólu. Ja wiem, że ktoś bardzo je lubić może i w ogóle. I w sumie niczego im nie brakuje, ale tak popatrzyłem, ziewnąłem, przewijam dalej. No. Znaczy Google celuje w podobny jakby rodzaj sprzedaży smartfonów, jaki uskutecznia Apple. Minimalizm, uproszczenie do granic możliwości i łapanie klienta na prosty design, który właśnie nikogo tak naprawdę, poza Amerykanami, tak, nie wiem czy jeszcze. Z drugiej strony, wiesz, piksele słyną z bardzo dobrej jakości zdjęć, z bardzo dobrego performansu i niczego nim nie brakuje, ale mówię, jakieś takie mało... W momencie to przestaje wystarczać, mi się wydaje, wiesz? Może tak, no dokładnie, bo weźmy na przykład Pixela 5, no ma odświeżenie 90 Hz. Super, no mówiliśmy przed chwilą o telefonach, co mają 144. Ma ekran OLED-owy, no, też to mamy, Full HD, więc też bez jakichś cudów na kiju. Gorilla Glass 6 też już mieliśmy w telefonach. Snapdragon 765G, trudno chyba w tej chwili o popularniejszy procek w tej półce cenowej. 128 pamięci, bateria trochę ponad 4000, z trochę szybkim ładowaniem 18 W. Jest NFC oczywiście, no bo musi być. Są głośniki stereo, to akurat jest miły dodatek. No ale jest podwójny aparat fotograficzny i tak patrzę, no kurczę, nikogo nie obchodzi w zasadzie, no, wróć, obchodzi ludzi, że będzie robił na pewno świetne zdjęcia, bo to jest w końcu Pixel. No ale też aparat, no 12,2 i 16, i tutaj Google daje dobitnie do zrozumienia, że to nie megapiksele ci liczą, tylko soft, który będzie obrabiał ten obraz i zobaczycie, że będzie fajnie. Obudowa. No tak, no ale zdjęcia z powiększeniem sensownym już sobie nie zrobicie no tymi telefonami, bo zabrakło obiektywu tele. Tak, jest szerokokątny i to też 107 stopni pole widzenia. Chińczycy by się uśmiali. Nie, wiesz co, Adaś, ja podejrzewam, że Google po prostu podaje bardziej zbliżone do realnego, dlatego że większość tych 123 stopni u Chińczyków idzie na próbę wyprostowania obrazu, bo przy tak zniekształconym obiektywie, przy tak niewielkiej odległości, to ten obraz zaczyna wyglądać dziwacznie. Obcinany jest i koniec. Zgoda. Dlatego ja powiedziałem, Chińczycy by się uśmiali. Bo my się tego nie śmiejemy. Ja się z kolei obśmiałem z metalowej ramki, z materiału z odzysku, z recyklingu, jakby mnie to interesowało. Kolory takie, no ta zieleń jest taka śmieszna. Obudowa, co ważne, jest dosyć smukła, bo 8 mm. Oni tam piszą, że przy projektowaniu nie ucierpiała żadna kobieta, zwierzę,
ani przyroda w ogóle piszą gdzieś tam w tych gwiazdkach. Nie, ja bym nie brnął, bo ta poprawność polityczna powoli mnie zaczyna dobijać i nawet nie chce mi się tego komentować. Ale na pewno przy projektowaniu tego smartfona nie ucierpiał nikt ani nic. I słówki płomykówki także. No jeszcze zrobili sobie Pixela 4a 5G, czyli taką budżetówkę, coś pomiędzy tym Pixelem 5, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, a Pixelem 4a, którego już znam. Też taki, powiedzmy, kompletnie niczym się nie wyróżnia, doskonale nie wyróżniający się, całkiem dobry smartfon. Znowu mamy Snapdragona 765G. Jest różnica z tego, co widzę w Corning Gorilla, bo piątka ma szóstkę, a czwórka ma trójkę. Tak, no jest oczywiście mniej RAMu, no bo 6 giga, no bo to inna półka cenowa, jest mniejszy akumulator. I tu już mnie trochę martwi, bo mamy 6,2 cala OLED-owy ekran, mamy 5G i dosyć, że tak powiem, mocnego jednak snapa, a bateria ma 3800 i to ładowanie też jest takie sobie, no bo jest 18 W, tak jak w piątce, ale nie ma ładowania indukcyjnego, nie ma ładowania zwrotnego. No. Jeśli sprowadzacie, to cóż, no jeżeli chodzi o specyfikację, to lepiej piątkę. Dokładnie, no to są telefony dla fanów, mnie po prostu kompletnie nie ruszają. Przy czym fani drodzy, miłośnicy Pixeli, my sobie drzemy łacha głównie nie dlatego, że to są złe smartfony, bo jak mówił Adam, to w specyfikacji jakby nie widać tego, jak ten telefon działa naprawdę. W zasadzie drzemy sobie łacha ze względu na dostępność tych smartfonów po prostu. No. Dokładnie. Google po prostu ma politykę, jaką ma. No. Najwyraźniej im wystarczy ten rynek, który mają, w związku z tym... Polska nie jest, no co to jest? Polska, mały, biedny kraj w ogóle, dajcie spokój. Natomiast w tym momencie będę brutalny i powiem, ja te telefony mam tam, gdzie Google ma polski rynek. No i tyle. To znaczy, powiem szczerze, że oni są rozsądni o tyle, że te telefony po prostu u nas nie miałyby szans. Z takimi cenami tutaj jest konkurencja, że po prostu nikt by ich nie zauważył. Właśnie, ale nie musi nam się to postępowanie podobać, chociaż jest bardzo racjonalny z biznesowego punktu widzenia. Tak. No, to zostawmy. Znaczy ja się zgodzę z tym, że mi pikseli w Polsce nie brakuje. O, dokładnie. Płakać po nich nie będę. Jest to, no nie wiem, jak już przysiedliśmy na chwilę na polskim rynku, to ja tylko tak sygnalizacyjnie, na słowo sygnalista jest modne podobno, powiem, że pomacaliśmy Samsunga Galaxy S20 FE i macie podlinkowany filmik z pierwszych wrażeń. No i Samsung jeszcze ogłosił dostępność modelu Galaxy M11 w Polsce. Myśmy o nim wiele, bo on dosyć dawno temu już był zaprezentowany, mówili jakiś czas temu, jak chcecie to sobie poszukajcie, po prostu kronikarsko wspominam, żeby nie było, że Samsunga żeśmy pominęli. Nadal mam problem z tym S20 FE, dlatego że Samsung nigdzie nie podał w Corning Gorilla Glass, jaka wersja. Oj, w przeciekach pierwszych była trójka, w momencie kiedy się pojawił była piątka. Natomiast ludzie mnie zamęczają pytaniami, a tej informacji po prostu w tym momencie nigdzie nie ma. Wiesz co, ja muszę zerknąć, czy na tym slajdzie, który ci dziś wysłałem. Nie ma. Nie ma? Nie ma. To muszę zobaczyć. Na tym slajdzie, nie ma w informacji oficjalnej, nie ma na stronach, nie ma w infografice bardzo, bardzo obszernej i bardzo pełnej. Po prostu nigdzie nie podają. I Corning Gorilla Glass też nie podaje. Znaczy Corning nie podaje. Właśnie na tym macanku naszym Samsung pokazywał takie bardziej dogłębne specyfikacje, natomiast kurczę, na stronie ich nie ma, więc no tak jak Jacek słusznie zauważył, kurczę, ostrożnie. Oni wpakowali wersję FE, wyobraź sobie, do po prostu wszystkich S20, jest traktowana no jako jedna z S20. No niby trochę... tak, ale z jakiej racji? No dobra. Wiesz co... To zostawmy na razie tego Samsunga. Jak będą informacje pewne, to Jacek z pewnością kartę uzupełni. A na razie nie męczcie chłopaka, bo się w sobie zamknie i będzie. To znaczy, gdybyście gdzieś na stronach Samsunga, albo od Samsunga, albo u Corning zauważyli pierwsi, że oni podali już tą wersję szkła, to można mnie jak najbardziej męczyć. Ale darujcie mi bardzo proszę uwagi pod tytułem A serwis A, B, C, D, E i F to mają tak, a ten to ma tak i jak jest. Nie wiem, jak jest. Jeżeli sami jesteście w stanie znaleźć, możecie mnie poprawić, bo ja w tej chwili nie wiem, bo mówię, tej informacji nie ma. Nie jestem w stanie jej znaleźć. Natomiast no, to, że inne serwisy mają inaczej,
No niech mają, no na zdrowie. No. No dobra. My potrzebujemy informacji producenta, na którą daję gwarancję. Te ludzie zaraz zasną, a jeszcze mamy, że tak powiem, na dobicie cały wysyp smartfonów Oppo. To zacznijmy może od tych egzotycznych, którymi się właściwie nie trzeba przejmować. Jest taki Oppo A93, który w Wietnamie miał premierę. W Wietnamie? No. Ale słuchajcie, ja bym tak nie do końca się nim nie przejmował, bo on jest bardzo, 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 ale nie identyczny, ale bardzo podobny do telefonu, o którym wam powiemy za chwilę. Tak, na przykład jest do F17 Pro bardzo podobny wcześniejszego, ale tak, do tego za chwilę też jest. Tak, to się zaraz dowiecie, ale co, Lornet... A93 nie trzeba się w każdym razie przejmować, bo pod tą wersją ten telefon się nie będzie pod tą nazwą, bo będzie pod inną, a w zasadzie to już jest. No, no dobra, przejdźmy do tej premiery, co to ostatnio było. No dobra, aha, już chcesz premierę. No dobra, to przewałkujmy premierę, a na koniec dobiję ich jeszcze dwoma modelami. Dobra. Spoko. Oppo i mnie łączy to samo pozytywne podejście i przekonanie, że technologia ułatwia życie. To jest cytat z Marcina Prokopa, który został, jak wiemy z ostatniej premiery, właśnie ambasadorem marki Oppo w Polsce. To jest niezły ambasador, wygadany. Bardzo sympatyczny. Strasznie mi się podobał pocisk, jaki padł podczas tej konferencji. A mianowicie Marcin Prokop wyjaśnił, dlaczego został ambasadorem, bo akurat był niedrogi i miał wolny termin. Tak, też mi się to podobało. Uwielbiam taką szczerość, a nie tam, że kurczę, utożsamia się z filozofią A, B, C i jakąś inną, tylko po prostu cena i czas wolny. Kurczę, jakbym chciał mieć wolny termin. W każdym razie Prokop został. I jeszcze jedna rzecz mnie uderzyła w premierze. Ta premiera się odbywała online oczywiście. No wiadomo. Jeszcze jedna mnie rzecz uderzyła, dlatego że poza jednym z projektantów warszawskich, oryginalnych niezwykle, jeszcze jest trzeci reprezentant marki. Mhm. Bardzo mi się spodobało, który się zajmuje astronomią. I miał poopowiadać o aparatach w tych smartfonach nowych Oppo. I pokazywano różne jego zdjęcia, ale tego zdjęcia, gdzie te zdjęcia nocne są po prostu mocno rozświetlone na przykład zorzą polarną. Ja bym się spodziewał, że astronom to powie, jak zrobić, nie wiem, zdjęcia księżycowi, jak smartfona podłączyć do teleskopu na przykład, ale może będzie to robił w trakcie swojego ambasadorowania. Zdjęcia księżyca już mieliśmy i tyle. Słuchajcie, mamy trzy nowe modele Oppo i te trzy modele z serii Reno 4 wymagają stosunkowo dużej uwagi. Jeżeli się interesujecie smartfonami, to wiecie, że wersje smartfonów potrafią się granicznie od siebie różnić w zależności od rynku. I tutaj mamy troszkę taką sytuację. Dlatego w nazwach tych telefonów macie również, poza Lightem, bo w Lajcie ta polska nazwa, nazwa polskiej wersji jest po prostu jako nazwa alternatywna. Natomiast jako, że wcześniej te same modele, tak samo nazywające się modele, pokazali Chińczycy, pokazano w Indiach, to ja jakby musiałem sprawdzić, czy to są te same wersje i to są wersje, które się różnią szczegółami. W związku z tym zwróćcie na to baczną uwagę podczas kupowania. Zwróćcie na to baczną uwagę, jeżeli zaglądacie do katalogu MGSM, że jakby tych wersji jest sporo. Wersji Pro mamy w tej chwili 3 na świecie. Wersji podstawowej Reno 4 mamy co najmniej 2, bo ja 2 znalazłem. Tak, możliwe, że jest więcej już w tym momencie. Lite jest na razie jedna, ale Lite jest tak naprawdę rzeczywiście tym modelem, który pod tą nazwą debiutował. Tak, ale jest bardzo podobny do modelu, o którym chwilę temu rozmawialiśmy. I w sumie tu nie ma kłopotu, bo to akurat Light jest u nas jako, że tak powiem, debiut i ma ekran 6,43 cala super AMOLEDowy, ma lornetkowy otworek w ekranie, bo tam są dwa aparaty, 16,2, z tyłu ma 48,8 szerokokątny i 2 dwójki, jak zwykle. I ma Mediateka Helio P90 i ma fajną pamięć, jak na swoją cenę, którą zaraz poznacie, 8 plus 128, ma też oczywiście NFC. Akumulator 4000 z szybkim ładowaniem 18 W, kosztuje 1599 zł. No 1600 zł za taką konfigurację to jest cena do przyjęcia.
Tak, jest, no, jest, okay. Jest rzeczywiście w miarę fajnie. Mnie troszeczkę szkoda, że rzeczywiście, no ale są dwa aparaty, jest zwykły, no, nie, jest szerokokątny. Do tego całkiem ładny design, na żywo naprawdę bardzo kluczowy wygląda ten telefon. Można sarkać troszeczkę na tego Mediateka, ale z kolei wynagradza go, jak sądzę, AMOLEDowy wyświetlacz. Dla tych, którzy lubią AMOLEDa, bo jest cała masa użytkowników, którzy AMOLEDów nie znoszą oczywiście. No więc właśnie. Bo to się wypala, bo to... Mnie się nigdy żaden AMOLED że w smartfonie nie wypalił, ale ja jestem dziwny w związku z tym. Tak, no i przejdźmy do tego Reno 4, bo to jest model, który jest kłopotliwy, bo generalnie Reno 4, ten, który był wcześniej, w Chinach chociażby, no dobrze, w Chinach czy w Indiach, ma 5G i Snapdragona 765. Tak, natomiast ten w Polsce ma Snapdragona 720G i nie obsługuje sieci 5G. Trzeba o tym pamiętać. Nie obsługuje. No, to jest... Natomiast to jest, tak poza, tak, to, tak, poza tym tutaj ale też jest... To się chyba... Nie, jeszcze coś tam z aparatami chyba było porypane, nie? Czy to nie... Jeżeli chodzi o aparaty, to tutaj jest ten problem, że zarówno ten, jak i chyba wersja Pro, jeżeli dobrze pamiętam, teraz jeszcze sprawdzę szybciutko, tak, wersja Pro też, one mają, słuchaj, z przodu jeden pełnoprawny aparat, i drugą rzecz, która się nazywa czujnikiem. I z tego, co ja zrozumiałem, zarówno z tego, jak oni nazywają tę technologię, jak i z tłumaczeń jakby tych, które są marketingowych na stronie Oppo, to jest kamerka, która po pierwsze ma wspomagać rozpoznawanie twarzy, po drugie ma ewentualnie rozpoznawać gesty. Mhm. Ale no, czemu to no, będzie służyć? Jak to będzie w rezultacie działało, to ja powiem szczerze, nie znalazłem dokładnej informacji. Mhm. Tylko, no mówię, z przodu trzeba pamiętać o tym, że wygląda jak dwa aparaty. W praktyce też są oczywiście dwa aparaty, ale tylko jeden z nich chyba robi zdjęcia. Przynajmniej tak się tłumaczą. Mhm. Tak, 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 tak. No i oczywiście nieśmiertelne dwie dwójki z tyłu musiały się znaleźć. Tak, tak. No, ale... Jeszcze jedna rzecz. No. Ta wersja chińska, poza tym, że Snapdragonem, to właśnie różni się tym, że Chińczycy... Z tyłu z kolei, słuchajcie, listują trzy aparaty, a z przodu pełnoprawne dwa. Wygląda wszystko identycznie. No ale tak jest w specyfikacjach. Ja dzisiaj jeszcze specjalnie sprawdzałem punkt po punkcie każdą specyfikację i rzeczywiście jeszcze, różnią się. Także uważajcie podczas zakupu. Ja też w tym tekście namotałem, bo ja już sam się pogubiłem, wiesz, w tym, co który telefon ma i który jest który. Po prostu już... Nie, bo to trudno. Ja musiałem wczoraj tak naprawdę przeprowadzić śledztwo. Musiałem dzwonić do naszego uprzejmego, niezwykle znajomego z Oppo i dopytywać tak naprawdę o polskie oznaczenia i psuć mu krew i nerwy podczas premiery, ale musiałem to zrobić dlatego, żeby normalnie specyfikacje dla polskich wersji podać. Ja po prostu musiałem te szczegóły znać. No tak. Stąd te oznaczenia były po prostu kluczowe, żebym ja wiedział, czy nasza wersja to jest jakiś bliźniak wersji indyjskiej, czy coś zupełnie innego na Europę po prostu wrzuconego. No właśnie, Piotr miał ciężki dzień wczoraj. Bardzo dziękujemy Piotrku za pomoc i za wszelkie wsparcie. Z Oppo Reno 4 Pro jest stosunkowo o tyle prosto, że mam go w ręku i przygotowałem dla Was takie pierwsze wrażenia, tak na pierwszy rzut oka, jak ten telefon, że tak powiem, czy mnie kręci, czy mnie nie kręci. No to zapraszam, obejrzyjcie sobie, poczytajcie. Też chyba, Jacek, masz tu coś na temat specyfikacji do powiedzenia, bo tutaj też jest jakiś szczegół taki, który... To znaczy, mówię, to jest trzecia wersja tak naprawdę tego smartfona i tutaj jest, globalnie rzecz biorąc jest tak, że jeżeli jesteście zainteresowani, to ja Was zapraszam na kartę. Mamy porównywarkę, gdzie można każdą z tych wersji porównać. Polska wersja to jest CPH2089. To jest w nazwie, także da się znaleźć bez żadnego. Zwracać uwagę na te oznaczenia niestety w tym trzeba, przypadku. Trzeba, możecie, nie wiem, poprosić sprzedawcę o pokazanie pudełka na przykład, której ta nazwa powinna być na etykiecie. Wtedy będziecie wiedzieć, czy wam sprzedaje polską wersję, czy chińską, czy indyjską, czy jeszcze jakąś inną, która się po drodze pojawia. Dokładnie, jest napisane to na pudełku na pewno. CPH, coś tam musicie porównać z tym, co Jacek powiedział i tyle. Znaczy, na chińskich może być coś innego niż CPH, bo Chińczycy no inaczej tak, oznaczają. Ale jak nie ma tego, to już wiadomo, że macie chińskiego. O cenach żeśmy zapomnieli powiedzieć. Bazowy Reno 4 kosztuje u nas 1899, a ten najbardziej wypasiony 3299, czyli Reno 4 Pro.
Znaczy, wersja Pro zwraca uwagę przede wszystkim ze względu na to, że wydawałoby się, że to ona powinna mieć dwa aparaty z przodu, a ona ma jeden aparacik w rogu umieszczony w ale za to dosyć popitaśny, bo 32 mega. Jest wyświetlacz 6,55 cala w rozdzielczości Full HD, pracujący z Gorillą 5. Tak. Na wyświetlaczu ten smartfon jest sprzedawany 765G Snapdragon oczywiście. Mhm. Czyli ta najpopularniejsza w tej chwili półka, jeżeli chodzi o 5G. Pamięci 128, 256 i 8, 12, tylko nie wiem, czy ta 12 będzie u nas dostępna. U nas jest 12, 256 dostępna i to jest sztos. Okej, to będę musiał w takim razie jeszcze sprawdzić je ewentualnie. No, nie, mamy jedną cenę, więc chyba, że ja coś pokręciłem, ale tak z tego, co widzę, zresztą na pudełku też mam jakby napisane, naklejone, także spokój i system też pokazuje. Czyli u nas 256-12. Tak, i to jest sztos. No niestety nie ma microSD, nie ma mini jacka. To są takie dwie rzeczy, które mi w tym telefonie no tak nie przypadły do gustu. Za to jest śliczny, jest płaski, jest lekki i ma bardzo sympatyczny aparat fotograficzny, bo wyobraźcie sobie, że tutaj nie dali żadnych paskudnych dwójek. Dali 48 jako matrycę podstawową oraz 12 i 13 mega. I mamy aparat szerokokątny oraz aparat z teleobiektywem. Strasznie mi się to podoba, strasznie to szanuję. A słuchajcie, tryb nocny robi niezłe jaja, bo kurczę, zrobiłem zdjęcie w nocy, a wyszło jakby gdzie. I nawet całkiem. Powiedz, tak jak w Huawei'ach sprzed roku. Słuchaj, powiedz mi jedną rzecz, jak tam wygląda sprawa z powiększeniem tym bezstratnym i hybrydowym. Czy ty wiesz? Jeszcze dokładnie nie sprawdzałem, dokąd jest bezstratne, ale z tego, co kojarzę, to będzie 3 razy bezstratne, powyżej będzie hybrydo. To jest prawdopodobne. No bo tutaj nie ma żadnego teleskopu, więc myślę, że peryskopu, więc jest pewnie do 3 razy bezstratne. Ja to jeszcze sprawdzę, o wszystkim wam opowiem w recenzji, bo kurczę, jakbym wszystko powiedział teraz, to po co miałbym recenzję potem robić. W każdym razie telefon jest bardzo, bardzo sympatyczny. Znaczy jedna rzecz mi się w nim nie podoba, mianowicie troszeczkę mała bateria. Tam jest co prawda bardzo szybkie ładowanie, natomiast no właśnie. Bateria 4000, sorry, ale trochę mało. No, ta mało? Słuchaj, to ja ci powiem tak, wiesz ile zajmuje naładowanie tej baterii do pełna? No nie wiem, oni tam ładowali właśnie marketingowo podczas tej premiery. No właśnie. I ja ci powiem, że w moich warunkach w domu patrzyłem i ja przeoczyłem moment, kiedy ona się naładowała, bo przyszedłem... Znaczy to jest 65 watów, podejrzewam... Już był naładowany. Podejrzewam, że tam jest w okolicy, nie wiem, 40 minut się ładuje. Nie, mniej. Ona ma 15,5 watogodziny. No, mniej. 15 i... Co mówisz? Poniżej 40 minut. Mówię, przeoczyłem moment, kiedy się naładowało, bo przyszedłem po niecałych 40 minutach, a on już był naładowany. Okay. Od momentu, kiedy i ładowałem go, powiedzmy, od umownego zera, czyli od chwili, kiedy telefon się wyłączył, bo właśnie chciałem sprawdzić, no ile tak naprawdę się ładuje od kompletnie wyłączonego urządzenia rozładowanego. Spoko, także słuchajcie, gdyby się ładował powyżej 40 minut, to wszystkie reklamacje do tego tam po drugiej stronie. A ja odeślę do Oppo. Ale nie, serio, naprawdę byczo szybko się ładuje. Zrobię wam, kurczę, nie chce mi się, bo nie lubię takich rzeczy robić, bo nie znoszę cyferek, ale zrobię chyba tak, że położę obok stoper i albo wam wrzucę, kurczę, półgodzinny film na YouTube'a, żebyście zobaczyli, że nie oszukiwałem i faktycznie się tak szybko naładował, albo nie wiem, albo mi po prostu uwierzycie i tyle. W każdym razie robi to bardzo, bardzo fajne wrażenie. Jeszcze dwa modele, słuchajcie. No. Jeszcze dwa, jakby było mało do tej pory modeli Oppo. Reno 4Z 5G. W Chinach na szczęście. Nie wiem, czy... Nie u nas. I najśmieszniejsze jest to, że ten Reno 4Z 5G to jest po prostu Oppo A92S, którego już doskonale znamy, więc chyba nie ma sensu, żebyśmy się nad nim jakoś tam szczególnie rozwodzili, co? No nie, myśmy mówili, a to jest Tajwan, no. Tajlandia, no, to nawet nie bliskie nam regiony, także możemy go zostawić. No i jeszcze jest A33, troszkę spokrewniony z A53, no a nazwę ma z kolei pożyczoną od modelu sprzed 5 lat. No i tu uwaga, bo u nas on w katalogu się nazywał A33 2020. No musi, no bo mamy model, który się nazywa A33 w związku z tym.
No i podobnie trzeba było go jakoś wyróżnić. Tak, podobnie jak Oppo A53, ekran 6,5 cala HD+, z odświeżeniem 90 Hz, Snapdragon 460, akumulator 5000. No i czym się różni od Oppo A53? Oppo A33 ma jedynie 4 GB RAM-u i 32 pamięci na dane. No i oczywiście gniazdko na microSD w tym momencie jest już niezbędne. A w części fotograficznej 8-megowy aparat do selfie, 13-megowy aparat tylny. No i oczywiście musiały być dołożone jeszcze dwie dwójki do makro i do rozmywania i wszystko to razem w przeliczeniu z indonezyjskich rupii kosztuje 580 zł. Prawdziwa okazja, słuchajcie, jedyna okazja, żeby kupić wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz za 600 zł. No. Pojechali, nie? No, ale... Nie, słuchajcie, oczywiście sobie kpię w tej chwili, ale tutaj jakby widać, że to nie jest to, kurczę, jakaś opcja niesamowita, czy... Zostało. Dokładnie, no, można kupić w Indonezji za 600. Ja się boję troszeczkę, że Chińczycy zaczęli produkować już wyświetlacze 480 na 960 z odświeżaniem 90 Hz. Albo 120 nawet. Nie, bo co im szkodzi? I będą sprzedawali po 400 zł. Ja czekam, wiesz, kto pierwszy przekroczy barierę 200 Hz w odświeżaniu. No, ja myślę, że wtedy to już telefon zacznie bzyczeć chyba normalnie. A ja nawet, może nie, zakładać to się nie będę, bo kurde, ale no, mam bardzo jakieś takie dziwnie głębokie przekonanie, że będzie to chiński producent. Cyferki są ważne. Dobra, słuchajcie, nie. Pamiętajcie, że cyferki nie są w życiu najważniejsze. I tak, jak to mówią, pieniądze to nie wszystko również. Tak, cyferki nie są najważniejsze. Za każdym razem to sobie powtarzam, jak na wagę wchodzę. Aha, no nie, ja jak zaglądam na mój rachunek bankowy, to sobie to mówię. Tak, to też, tak. Patrz, ile razy sobie w życiu powtarzamy, że cyferki nie są najważniejsze. Urodziny, jak mam na przykład, też wtedy sobie powtarzam. Dobra, słuchajcie, żeby was nie zamęczać, życzymy wam oczywiście bardzo pogodnego, milutkiego, cieplutkiego weekendu, jak tylko się da, jak najbardziej. Życzymy wam zdrowia. Słuchaj, bo oni pomyślą, że z nich kpisz po prostu. Nie zapowiada. Znaczy się jutro ma być ponoć ładnie, przynajmniej w naszym regionie, no ale zobaczymy, przestałem wierzyć w prognozy. Słuchajcie, trzymajcie tam się zdrowo, bo znowu widzimy tutaj, że się robi wesoło z epidemią. No i tyle. I widzimy się, miejmy nadzieję, za tydzień wszyscy razem. Dzięki, że jesteście. Kochajcie się, moi drodzy, bo to dużo zdrowia dla człowieka płynie z tego, że się lubi innych ludzi ewentualnie. Dobrze, że nie powiedziałeś idźcie i rozmnażajcie się, bo to by mogło nie, być. Nie, ja mówię kochajcie się w bardzo takim ujcie. Nie wpadajcie pod pierzynę i tam łupu-cupu. Ale z czego nie? To, tylko kurczę, się, znaczy to też oczywiście. Plan na piątek. To brzmi jak plan na piątek. Słuchaj, łupu-cupu też wchodzi w zakres kochajmy się. Mnie chodzi o to, żebyśmy się w ogóle kochali jako ludzie. Żebyśmy się lubili, znosili i tolerowali i nie mieli do siebie o wszystko pretensji. Czego wam z całego serca życzę, pozdrawiając wam i żegnając się z wami do przyszłego tygodnia. Dobra. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Adaś, cięcie.